dwie szybkie rady dla kupujących ciągniki marki New Holland. Pierwsza rada to trzeba, koniecznie trzeba wypierdolić logo dealera, które bezsensownie naklejają na każdy ciągnik dookoła, w każdym miejscu możliwym. Ja sobie to zakleiłem, żeby nie zdzierać tych naklejek. Zaklejone jest odblaskiem. No po prostu później jak dealer potraktuje klienta tak jak mnie potraktowali, ja zrobiłem kilka filmików, straszą później dziady sądami. A zamiast przyjść normalnie pogadać, naprawić usterki, które były na gwarancji nie naprawione, to wielce straszą sądami, a tylko pokazałem prawdę. I druga rada, zwracajcie uwagę na turbinkę. U mnie był wyciek turbiny po 306 motogodzinach, mało się ciągnik nie spalił, bo poleciał olej na kolektor wydechowy. Wiadomo, że temperatura tu jest potężna. Jeszcze się to nie zaczęło palić, ale w miarę szybko się zorientowałem, bo daleko nie musiałem jechać na szczęście. Dlatego tutaj maskę otwieramy codziennie, trzeba sprawdzać czy nie ma wycieku, żeby się nie spalił ciągnik. I przede wszystkim logo dealera musi być wypieprzone, bo później przy takim filmiku jak ten, jakby było widać logo, to strasznie się trzepiają. Nie chcą, żeby filmik z ich logiem był na internecie, jeśli się mówi prawdę, jak traktują klienta. A sami to naklejają, niestety takie jest prawo, więc mogą to robić. Ale pierwsze co, to wyjebać naklejki i zwracać uwagę koniecznie na tą turbinę, bo różne cuda się dzieją. A z tego co słyszałem, chłopaki pisali, że dużo wymian turbin jest, także nie jest to tylko odosobniona usterka u mnie, zdarzało się to więcej razy. Do tych turbin to oczywiście turbiny tych firm są montowane nie tylko w New Hollandach, tylko w innych ciągnikach, także uważajcie na te turbiny, bo w każdym ciągniku może się rozsieć, może być ten sam problem co i w tym.